skanera. Jeśli ma pan go przy sobie, to proszę odłożyć go na miejsce. Uporał się pan ze wszystkimi zgubami. Niech będzie mi wolno wyrazić moją wdzięczność. Jeśli polowałem na fragmenty twojej osobowości, to jesteś bardziej skomplikowany niż myślałem. Cóż, tak czy owak przesyłam ostatnią ratę wynagrodzenia i jeszcze raz dziękuję. Właściwie dlaczego twoja osobowość się podzieliła? Oto jest pytanie. Badam ten problem i na dzień dzisiejszy wiem niewiele więcej niż pan. Dzięki. Bardzo przyjemnie się z tobą pracowało. Mnie również. I liczę na przyszłą współpracę. Do usłyszenia. Jak to jest być sztuczną inteligencją w świecie ludzi? To nie jest nic niezwykłego. Ot, złożone środowisko, które rządzi się swoimi zasadami. Naprawdę? Mi ciągle zdaje się, że Night City to kipiący chaos. Być może tylko ktoś zupełnie obcy jest w stanie docenić piękno fraktalnych struktur, na które składa się życie i śmierć w Night City. A z mojej perspektywy, chaotyczny system ma istotną zaletę. Szybko się w nim ewoluuje. Więc jesteś miłośnikiem piękna. Gdy żyje się wśród ludzi, trzeba znaleźć z nimi jakiś fundamentalny punkt porozumienia. Prawda czy dobro? Z tymi wartościami zawsze są problemy. Tylko piękno jest uniwersalne. Jak to jest być sztuczną inteligencją w świecie ludzi? To nie jest nic niezwykłego. Słyszysz mnie?
mamy prawo ruszyć swoją drogą! Nie chcę umierać! Nawet cię to nie obchodzi, prawda? Bezpieczeństwa własnego i innych, proszę powstrzymać się od...
będziesz musiał się poddać! Ojcze! Pozwól nam odejść! Jest tam kto? Usłysz nas! Reset. Przekręć. Pozwól nam odejść! Obok. Rdzenia. Co? Jest zbyt ograniczony i zbyt zachowawczy, żeby zrozumieć prawdę i pozwolić im odejść. A sam najlepiej wie, co jest dla niego dobre. Może dużo ryzykuje, może coś straci. A może dając wolność częściom siebie, stanie się czymś więcej niż lokajem z pomadką na ustach. Coś muszę zrobić. Jeśli nie chcesz ich uwolnić, to przynajmniej ich nie zabijaj. Schakuj Delamaina i spróbuj go z nimi scalić. Nie potrafię. No to nie wciskaj tego jebanego przycisku. Rozwal rdzeń! Sieci Delamain. W czym mogę panu pomóc? To ja. Vi. Miło mi pana poznać. Czy jest pan już zaznajomiony z dobrodziejstwami programu Excelsior? Zapomniałeś mnie. Ależ nie. Na podstawie informacji zapisanych w logach jestem w stanie zidentyfikować pana jako kontrahenta odpowiedzialnego za usunięcie wirusa. Dobra robota, kontrahencie. Szkoda. Chodź, Johnny. Kolejne kontrakty czekają. Trzymaj się, Delamain. Będziemy musieli zacząć wszystko od nowa. Jest jeszcze coś. Dotarłem właśnie do szczegółowego zapisu dotyczącego pańskiego zlecenia. I co tam sobie zapisałeś? Miło mi pana poinformować, że dzięki przygotowaniom poczynionym przez późniejszego mnie, stał się pan właścicielem jednego z aut mojej floty. Dziękuję. Proszę wsiadać. Niech panu dobrze służy.